Produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii okazał się poniżej zera. No i wbrew pozorom, jak to spodziewało się część analityków, nie było może aż tak źle. Natomiast odczyt 5,8% poniżej zera, mimo prognozy minus 7,5% miesiąc do miesiąca, i tak jednak budzi grozę wśród traderów, budzi grozę wśród ekonomistów. No i oczywiście, jaki to będzie miało wpływ, jak już wpływ ma na brytyjskiego funta, o tym chciałem porozmawiać z Marcinem Kiepasem, analitykiem Tikmil. Witaj, Marcinie. Witam Cię, Krzysztofie. Witam Państwa. Dzień dobry. Marcin, uważasz, że te dane zostały odebrane pozytywnie, bo nie było aż tak źle? Czy mimo wszystko jednak rynek stwierdził, że no, jesteśmy w bardzo, bardzo złej kondycji brytyjskiej gospodarki? No, jak to zwykle bywa na rynku walutowym czy na innych rynkach, inwestorzy spojrzeli na dane przez pryzmat prognoz, tak, przez pryzmat oczekiwań i zobaczyli, że prognozy, nie tylko jeżeli chodzi o PKB, bo dzisiaj mieliśmy taki miks danych, mieliśmy dane wstępne odczyty PKB za pierwszy kwartał, mieliśmy dane marcowe o PKB, bo przecież w ten sposób brytyjski urząd statystyczny też je publikuje. No i mieliśmy marcowe odczyty indeks wskaźników odnośnie produkcji przemysłowej i przetwórstwa przemysłowego, więc mieliśmy tutaj sporo danych. A jeszcze mieliśmy bilans handlu zagranicznego, ale akurat ten raport jako jedyny był gorszy od prognoz, bo pozostałe były lepsze, tak? PKB rok do roku spadł, owszem, o 1,6%, po wzroście o 1,1% w ostatnim kwartale 2019, ale rynek oczekiwał spadku o 2,1%. Tak samo produkcja przemysłowa. Ona tąpnęła w marcu o 8,2% w relacji rok do roku i był to już kolejny miesiąc ujemnej dynamiki produkcji, no ale rynek spodziewał się spadku o 9,2%. Więc tutaj nastąpiła taka proste spojrzenie, prosta interpretacja tych danych, dane lepsze, więc funt ma się dzisiaj troszeczkę lepiej, bo przecież po tych dwóch dniach spadków w relacji osłabienia w relacji do dolara dzisiaj idzie do góry. W przypadku euro tutaj są niewielkie zmiany, ale odrobinę jest mocniejszy. Natomiast tak naprawdę spokojnie możemy sobie te dane pominąć i gdzieś tam spuścić na nie kurtynę nawet milczenia, bo po pierwsze pamiętajmy, że Wielka Brytania w odróżnieniu od innych państw Unii Europejskiej weszła później w lockdowny, tak? Ten pierwszy pomysł na walkę z koronawirusem to było budowanie takiej zbiorowej odporności i dopiero gdy okazało się, że liczba zachorowań mocno rośnie liczba zgonów i kiedy spotkała się ta polityka, którą notabene kontynuowała przecież Szwecja, spotkała się z krytyką, dopiero wtedy nastąpiły lockdowny, więc tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że drugi kwartał będzie naprawdę, naprawdę fatalny i że ta koniunktura Wielkiej Brytanii czy perspektywy brytyjskiej gospodarki nie przedstawiają się jakoś ciekawie, bo wszyscy o tym w tej chwili zapominamy, ale jesteśmy też chwilę po Brexicie, tak? Czyli tych problemów, jakie gdzieś tam, tej niepewności, jaka wokół brytyjskiej gospodarki jest. Jest naprawdę dużo i nie mam wątpliwości, że zobaczymy to w przyszłych danych makroekonomicznych, że drugi kwartał, ale też i kolejne kwartały będą wyglądały naprawdę, naprawdę słabo. Natomiast to, co dziś obserwujemy na rynku walutowym, to
lepsze takie zachowanie funta, no to to jest taka chwilowa reakcja, tak? Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie, a być może już w tym tygodniu, jeżeli tylko za chwilę, bo właśnie rozpoczęło się wystąpienie Powella, jeżeli za chwilę Powell nie powie czegoś nadzwyczajnego, no to spodziewam się, że funt będzie tracił na wartości względem, no przede wszystkim względem dolara, tak, bo to jest ta najważniejsza para, szczególnie, że układ techniczny na parze funt dolar z każdym dniem był, może on z każdym dniem się pogarszał, tak? Może nie był jeszcze taki drastycznie zły, bo tutaj jesteśmy dopiero chwilę po wygenerowaniu takich podażowych sygnałów, ale on pogarszał się i być może za chwilę ta narastająca w ostatnim czasie przewaga strony podażowej zostanie tak mocniej zaakcentowana, co otwierałoby funtowi czy parze funt dolar drogę gdzieś tam w okolice, nawet w kierunku marcowych minimów, to przypomnę, to są poziomy 1,14 z groszami. Miesięczne PKB minus 5,8%, kwartalne minus 2%, rok do roku minus 5,7%. Marcinie, kiedy ostatnio widzieliśmy tak słabe dane z Wielkiej Brytanii? O miesięcznych to trudno powiedzieć, bo stosunkowo niedawno brytyjski urząd statystyczny publikuje, więc nawet nie potrafię sobie zwizualizować wykresu, jak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o dane już w ujęciu kwartalnym, no to są najgorsze dane od poprzedniego kryzysu. Natomiast to i tak nie jest tak naprawdę tak źle, bo drugi kwartał będzie tutaj zdecydowanie gorszy, więc musimy się jeszcze przyzwyczaić oswoić się z myślą, że brytyjską gospodarkę czeka ciężki taki okres. Mówiąc o danych i to też o wszystkich danych, musimy też pamiętać, że rynki, pomimo że obserwujemy takie chwilowe reakcje, rynki w tej chwili też dużo bardziej wyprzedają przyszłość, tak? Patrzą dużo dalej do przodu, więc mniej w taki sposób bezpośredni reagują na te figury, jakie spływają z poszczególnych gospodarek, a bardziej patrzą całościowo, zastanawiają się chociażby, jak dalej będzie się kształtowała polityka banków centralnych, czy na przykład rządy zdecydują się na jakieś dodatkowe programy wsparcia. Co oczywiście nie zmienia faktu, że z tą brytyjską gospodarką, podobnie jak z wieloma europejskimi gospodarkami, jest źle i ten obraz będzie się pogarszał. I między innymi to będzie tworzyło presję podażową na funta. Wspomniałeś o Brexicie, który jesteśmy świeżo jakby po, też pamiętajmy, że do końca tego roku Brytyjczycy muszą się porozumieć z oficjalami z Unii Europejskiej odnośnie jak będzie wyglądał kształt nowej umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Oczywiście to wszystko jeszcze dodatkowo, wszystko wplata się sytuacja związana z koronawirusem. W związku z tym patrząc na eurofunt, który też wiemy bardzo wielu traderów interesuje jako bardzo, można powiedzieć, ciekawa para walutowa pod kątem też zachowań, płynności. Powiedz mi, patrząc na tę parę, czy widzisz tam jakiś potencjał do umacniania się, osłabiania chociażby brytyjskiej waluty, czy generalnie widzisz tam raczej konsolidację? Jak patrzę na funta przez pryzmat napływających danych
ewentualnych dalszych zmian w polityce monetarnej, czyli dalszych kroków podejmowanych przez Europejski Bank Centralny z jednej strony, a z drugiej strony przez Bank Anglii, to powiem szczerze, nie rysuje się tutaj jakiś jeden taki klarowny scenariusz, tak? W zasadzie, no może nie tak, tak? Nie rysuje się scenariusz, który sugerowałby, że w kolejnych tygodniach, miesiącach będzie miał miejsce jakiś duży ruch na eurofuncie, tak? Raczej skłaniałbym się ku opinii, że będziemy świadkami czegoś na kształt trendu bocznego, bo te polityki monetarne i dane spływające z gospodarek i perspektywy są mniej więcej podobne. Natomiast jeżeli już spojrzymy tylko i wyłącznie przez pryzmat analizy technicznej, przez pryzmat sytuacji na wykresie eurofunta, no to tak samo ja, jak i pewnie ty i nasi widzowie widzą taką rysującą się formację podwójnego dna z linią szyi, tak, z linią wyznaczającą sygnał kupna na poziomie 0,8863, to jest max z 21 kwietnia. Tutaj też oczywiście niektórzy mogą poprowadzić tą linię po cenach zamknięcia i wówczas w zasadzie już został wygenerowany taki sygnał kupna, szczególnie że on został na niektórych wskaźnikach potwierdzony, więc widzę tą formację i bardziej skłaniałbym się ku opinii, czy bardziej skłaniałbym się ku strategii, żeby w przypadku tej pary grać na wzrosty. No, prawdopodobnie szanse na to, że kurs wróci w okolice maksimów z połowy marca, czyli gdzieś w okolice 0,95 są małe, tak? Tutaj naprawdę dużo musiałoby się wydarzyć, żeby kurs tam wrócił, ale już sam powrót w okolice 0,90 jest jak najbardziej realny. I to jest taki mój bazowy scenariusz dla tej pary. Tylko i wyłącznie scenariusz zbudowany o analizę techniczną, bo jak wspominałem wcześniej, spojrzenie takie przez pryzmat danych makroekonomii i czynników fundamentalnych no nie daje tutaj takiego jakiegoś klarownego scenariusza czy scenariusza sugerującego, że w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach na tej parze będzie się dużo więcej działo. No właśnie, patrząc na funta, patrząc na zainteresowanie parami walutowymi z funtem, można by zacząć zastanawiać się, czy widzisz taką szansę, że uczestnicy rynku mogliby zacząć uciekać właśnie w stronę brytyjskiej waluty, w stronę funta. Chociaż tutaj rozmawialiśmy odnośnie euro GBP, rozmawialiśmy też o GBP USD. Czy widzisz tutaj jakąś taką szansę, żeby ten funt jednak zyskiwał, biorąc pod uwagę, jak wiele właśnie czynników jest niesprzyjających tej walucie? No nie, póki co więcej widzę czynników, które powinny skłaniać do ucieczki od funta, nie do funta, czyli nie otwierania długich pozycji, tylko sprzedawania funta, bo eurofunt, tak jak wspomniałem, sytuacja techniczna, taka formacja podwójnego dna po tych mocnych spadkach, które no w tej chwili jawią się jako korekta, tak, tego jeszcze silniejszego ruchu, który został zainicjowany w połowie lutego, a skończył się w połowie marca. Na parze funt-dolar, też już abstrahując od czynników fundamentalnych, chociaż akurat tutaj więcej jest przesłanek do tego, że mogłoby się coś więcej dziać, że te ruchy mogły być takie silniejsze, no to też widzę wczoraj wybicie z takiego
no, miesięcznego kanału wzrostowego. Na wykresie dziennym dostrzegam zarysowaną formację głowy z ramionami, która była tworzona w ostatnich miesiącach, tak? Lewe ramię to jest koniec marca, głowa z połowy kwietnia i to prawe ramię utworzone na przełomie maja i kwietnia i maja, więc tutaj też otwiera się droga do spadków i to taka tutaj sytuacja jest dużo bardziej klarowna niż na wspomnianej parze euro-funt i jakkolwiek z tejże formacji głowy z ramionami gdzieś tam wynika spadek poniżej 1,19, ale nie niżej niż 1,1850, no to w tym przypadku jest według mnie spora szansa na to, że te marcowe minima mogłyby zostać przetestowane. Tutaj ciekawie też prezentuje się sytuacja na parze funt złoty, bo też mamy konsolidację i też warto obserwować tę parę, czekając na jakiś sygnał wybicia z tejże konsolidacji. No i tutaj takim sygnałem byłby spadek albo poniżej 5,1270, albo wybicie powyżej 5,2025. I powiem szczerze, o ile w przypadku pozostałych wcześniej omawianych dwóch par funtowych, widzę takie dość klarowne te układy techniczne i klarowne rozwiązanie, no to w przypadku pary funt złoty tutaj jest spory znak zapytania, tak? Na dobrą sprawę w tej chwili potrafiłbym sobie wyobrazić i wybicie dołem z tej miesięcznej konsolidacji i gdzieś tam zejście funta poniżej 5 zł, jak również wybicie górą i wzrost nawet do 5,50. Aczkolwiek, jeżeli spojrzelibyśmy na funt, parę funt złoty przez pryzmat tych poprzednich analiz, no to wypadałoby jednak zakładać osłabienie, wypadałoby założyć słabszego funta i jednak to wybicie dołem i jakiś tam ruch w kierunku 5 zł. To jeszcze na sam koniec chciałbym Cię spytać o londyńską giełdę, dokładnie o indeks FTSE. Widzisz tam potencjał do dalszych wzrostów, czy biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, o których rozmawialiśmy, raczej inwestorzy brytyjscy powinni być bardzo, bardzo ostrożni? Ja generalnie, jeżeli chodzi o rynki akcji, już od pewnego czasu nie widzę możliwości kontynuacji wzrostu. Owszem, jeszcze Wall Street mnie zaskakuje, bo tam chociażby rynek technologiczny jest wciąż mocny. Natomiast jeżeli chodzi o europejskie indeksy, w tym indeks giełdy londyńskiej, tutaj już od końca kwietnia prognozuję, że to odbicie po tej panicznej wyprzedaży z połowy marca już się zakończyło. Potwierdza to nawet taka struktura obrotów, jeżeli sobie zerkniemy na to, że ten potencjał wzrostowy, te wzrosty generowane są na niższych obrotach, on się wypala i tutaj tak samo jak w większości giełd wydaje mi się, że jesteśmy na progu jakiejś takiej wyraźniejszej zmiany nastroju i wakacje oczekiwałbym powrotu w okolice marcowych minimów. I tutaj myślisz, że sytuacja związana z jakby zluzowaniem tego całego lockdownu nie sprzyjałaby odbiciom? Wydaje mi się, że to, co że to już zostało zdyskontowane, tak, w dużej mierze, że
pozytywne scenariusze, jeżeli chodzi o wyjście z lockdownów, wyjście, późniejsze wyjście gospodarek z recesji, bo te recesje będą głębokie, że już zostały tym dwumiesięcznym, bo odbicie przecież trwa na giełdach już dwa miesiące pod tym takim, po tej panice z przełomu lutego i marca, że to już zostało zdyskontowane. I tak to odbicie tak historycznie było dość długie, natomiast rynki nie do końca, czy w tej chwili rynki nie do końca uwzględniają wszystkie negatywne scenariusze. Owszem, gdzieś tam chociażby w ostatnich dniach pojawiły się, czy wróciły obawy o to, że po odmrożeniu gospodarek tak liczba zachorowań ponownie wzrośnie i pojawi się ta druga fala wcześniej niż to prognozowano jeszcze niedawno, bo przecież ciągle jest w grze ten scenariusz drugiej fali zachorowań jesienią, tak? Kiedy nałoży się z zachorowaniami na grypę. Natomiast no, teraz ten strach się pojawił. Ponadto wyceny akcji, tak, w kontekście spadających zysków, gdzie ten spadek zysków nie będzie trwał przez jeden kwartał, są naprawdę wysokie, pomimo że giełdy, w tym giełda londyńska, są wyraźnie niżej niż to miało miejsce na samym początku roku. I to wszystko skłania mnie do oczekiwania, że ta korekta już powinna się, to odbicie na giełdach już powinno się zakończyć, aczkolwiek obserwując, jak ona jest przeciągana, gdzieś tam oczywiście zapala się takie światełko, taka żaróweczka, czy przypadkiem tym razem nie będzie inaczej i może giełdy na fali tego bardzo taniego pieniądza, tych nieraz ujemnych stóp procentowych, programów skupu aktywów i programów rządowych, czy przypadkiem nie wyjdą, wyjdą jeszcze, po, nie wyjdą wyżej, powyżej tych tegorocznych maksimów i jeżeli miałby zaistnieć w gospodarce negatywny scenariusz, a tego jestem przekonany, to czy on dla giełd nie zmaterializuje się dopiero po takim letnim rajdzie w kierunku tych maksimów z początku roku. No ale to jest takie pytanie, taki mały znak zapytania i którego raczej nie uwzględniam w swoich prognozach i ciągle spodziewam się tego, że odbicie na giełdach już powinno się zakończyć. Nie wiem, co w praktyce będzie tym czynnikiem, który sprowokuje takie istotne pogorszenie nastrojów, bo tutaj już po drodze kilka tych takich tematów mogących popsuć krew inwestorom się pojawiało, ale one nie działały, chociażby przypomnijmy sobie tweety i wypowiedzi Trumpa, które straszyły drugą odsłoną wojen handlowych. Tutaj nic się nie zmaterializowało, ale jakiś czynnik musi się pojawić. Być może to będą takie drobne, będzie kilka drobnych czynników, które ponownie sprawią, że nastroje na giełdach się odwrócą, a indeksy pospadają. No oczywiście wszyscy będziemy obserwowali to, jak będzie zachowywał się funt oraz też brytyjska giełda w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marcin Kiepas, analityk Tikmil. Dziękuję, do widzenia.